Paweł Leśny, Sportowa Arena. Witam Państwa. Za nami kilka ciekawych wydarzeń sportowych z minionego weekendu. Zaczynam od pierwszego. Niesamowitą formę zaprezentowała reprezentantka Bałtyku Koszalin Małgorzata Hołub-Kowalik podczas 94. lekkoatletycznych Mistrzostw Polski w Lublinie. Nasza zawodniczka wywalczyła złoty medal w biegu na 400 metrów. Koszalinianka od wielu lat należy do ścisłej czołówki biegaczek na 400 metrów. Nasz kraj dysponuje bardzo mocną sztafetą pani na tym dystansie. Faworytką Mistrzostw Polski była Iwona Święty-Restic. Świetną dyspozycję pokazała Małgorzata Hołub-Kowalik. Nie tylko pokonała faworytkę i wywalczyła złoty medal, ale także ustanowiła rekord mistrzostw. Uzyskała czas 51 sekund i 18 setnych. Tym samym poprawiła swoją życiówkę o niemal pół sekundy. Rezultat koszalnianki należy do najlepszych wyników w Europie w tym sezonie. Panie trenerze, trzeba powiedzieć, że niesamowity wyczyn Małgosi, tutaj złoty medal Mistrzostw Polski. Trzeba powiedzieć, że to jest jedno z cenniejszych trofeum w lekkiej atletyce. Tak, zgadza się, zwłaszcza, że jest podparte wynikiem, a wynik w tej chwili to jest 8 wynik w Europie, dobry prognostyk na Mistrzostwa Europy, a można dodać tylko tyle, że te 8 wyników europejskich praktycznie tam minimalnie się różnią setnymi. Także finał będzie bardzo mocny na Mistrzostwach Europy. Pół sekundy poprawiony rekord życiowy, to też trzeba powiedzieć, że gdzie są granice możliwości? No, granice możliwości no, trudno określić, prawda, ale to jest taki, to był bieg po prostu na ten sezon, to taki założenia stuprocentowy. Wykonała to, co kiedyś zawsze robiła luźno, czyli 151 robiła bardzo luźno, a teraz po prostu zmobilizowała się, poszła, uwierzyła w siebie, no i wykonała. No i należy dodać, że to jest rekord Mistrzostw Polski w ogóle, tak? To już chyba, także samo to za siebie mówi. Małgosia tutaj przede wszystkim zdobywa sukcesy w sztafecie, ale da sygnał, że w indywidualnym starcie też będzie bardzo mocno. No, nie zapeszam, ale powinno tak być. Koszalinianka będzie jedną z faworytek do medali podczas Mistrzostw Europy, które odbędą się za 2 tygodnie w Berlinie. Czas na rozmowę z naszą mistrzynią. Tym razem wyjątkowo jesteśmy my w gościach na Stadionie Bałtyku. Witam Państwa. Dzisiaj czas na rozmowę. Dzisiaj w gościach jesteśmy na Stadionie Bałtyku. W gościach u naszej mistrzyni koszalińskiej, Małgorzaty Hołub-Kowalik. Witam. Dzień dobry. No, trzeba powiedzieć, że niesamowita forma w tym momencie sezonu. Mistrzostwo Polski. Trzeba powiedzieć, że Mistrzostwo Polski to w Twoim wykonaniu to wcale nie jest taka łatwa sprawa. Masz sporą konkurencję, jeżeli chodzi o ten dystans. Tak, dziewczyny na 400 biegają bardzo szybko. Justyna, która była faworytką w tym biegu, ma 4. wynik na listach europejskich, więc to pokazuje, że no, poziom jest bardzo, bardzo wysoki. No ale cieszę się, że udało się sprawić niespodziankę. Jestem w bardzo dobrej dyspozycji i pokazałam to na Mistrzostwach Polski, dlatego bardzo się cieszę, że udało mi się zdobyć ten złoty medal. No widać po tym, jaki rezultat uzyskałaś, rekord życiowy, no to też pokazuje, że trzeba było się mocno napracować, żeby ten medal wywalczyć. Tak, i to rekord życiowy poprawiony o pół sekundy. Także no, trzeba było bardzo się napracować, żeby pokonać Justynę Święty, ale tylko się cieszyć, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Wszystkie dziewczyny są w bardzo dobrych dyspozycjach, na pewno w sztafecie będziemy walczyć o jak najwyższe cele. Indywidualnie zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja. Wszystko zależy również od rywalek, od ich przygotowania, bo część dziewczyn pobiegła te najlepsze wyniki 2 miesiące temu, więc zobaczymy, jak to będzie się przekładało na wyniki w sierpniu, na początku sierpnia. Trzeba powiedzieć, że w sztafecie jesteście bardzo mocną, taką zmobilizowaną grupą, bardzo fajnie skonsolidowaną, a jednak Mistrzostwo Polski to jest taki moment, gdzie jest konkurencja, gdzie tam nie ma koleżeństwa. Tutaj to wy między sobą rywalizujecie. Tak, czasem się śmiejemy, że Mistrzostwa Polski są dla nas jeszcze trudniejsze niż Mistrzostwa Europy, bo łatwiej rywalizuje się z dziewczynami z innych krajów. Natomiast my traktujemy to typowo zadaniowo, czyli rywalizujemy tylko na bieżni, poza bieżnią dalej jesteśmy najlepszymi koleżankami. Co do Twoich rezultatów, trzeba powiedzieć, że w każdym sezonie jest coraz lepiej, cały czas te rezultaty są coraz lepsze. Nie można powiedzieć, że jest jakiś pułap na Ciebie, którego nie możesz osiągnąć, cały czas te wyniki poprawiasz. Tylko się cieszyć tak naprawdę, że cały czas idę do przodu, że cały czas są jakieś nowe bodźce treningowe, które na mnie działają, więc mam nadzieję, że jeszcze trener znajdzie ich parę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w drodze do igrzysk. Mistrzostwo Polski to jeden z etapów, no ale trzeba powiedzieć, że to taki otwierający, można powiedzieć, w jakiś sposób trochę ten sezon i już w tym momencie taki dobry rezultat. Za wcześnie, za późno, czy idealnie?
To jest idealny moment, bo tak naprawdę zostały 2 tygodnie do docelowej imprezy, a w 2 tygodnie formy nie da się zgubić. To jest ten moment na przetarcie, który był właśnie na Mistrzostwach Polski i udowodnienie sobie, że wszystko idzie w dobrym kierunku i tak właśnie było. Dlatego nic tylko czekać na Mistrzostwa Europy i mam nadzieję, że tam będzie równie dobrze jak na Mistrzostwach Polski. Równie dobrze to znaczy co, medal w sztafecie czy jednak też coś indywidualnego? Ciężko powiedzieć. Na pewno w sztafecie liczymy na walkę o medal. Jeśli chodzi o bieg indywidualny, to 4 lata temu byłam piąta, 2 lata temu byłam piąta indywidualnie i zobaczymy, co przyniesie ten rok. Tak naprawdę poziom na 400 metrów w ogóle u kobiet w Europie poszedł bardzo do góry, więc nawet o 5. miejsce będzie bardzo, bardzo ciężko. To będą biegi w granicach 51-0, a takie wyniki zazwyczaj dawały złoto, a tutaj myślę, że mogą to być walki w granicach 5. miejsca, także poziom jest bardzo wysoki, ale na pewno nie odpuszczę. Na pewno w jakiś sposób nie tylko sobie da się tutaj sygnał do jeszcze lepszych wyników, ale też i koleżankom przed Mistrzostwami Europy do tego, żeby mocniej popracowały. Zdecydowanie tak, dostałam parę wiadomości od dziewczyn z Europy, że są w szoku, gratulują i że do zobaczenia w Berlinie, także myślę, że to naprawdę będzie ciekawa rywalizacja. Mistrzostwo Polski Małgorzaty Chałupkowali, tutaj naszej mistrzyni z Koszalina, niesamowity sukces, bo tak naprawdę Mistrzostwo Polski w tej konkurencji są naprawdę bardzo wymagające, no i oczywiście złoty medal naszej zawodniczki, a przed nami no naprawdę ciekawe Mistrzostwa Europy, w których też liczymy na kolejny sukces naszej zawodniczki. Moim Państwa gościem dzisiaj, właściwie nie moim Państwa, my byliśmy dzisiaj gośćmi na Stadionie Bałtyku u Małgorzaty Chałupkowali. Dziękuję. Dziękuję. Piłkarze Gwardii Koszalin mają za sobą obóz przygotowawczy w Wałczu. Na zakończenie pobytu zmierzyli się w meczu sparingowym z miejscowym Orłem. Koszalinianie byli w Wałczu przez tydzień, gdzie rozegrali mecze sparingowe z Koroną Człopa i Orłem Wałcz. Pierwszy pojedynek gwardziści wysoko wygrali, w drugim spotkaniu to rywal był skuteczniejszy. Koszalinianie ulegli 2-5. Gole dla Gwardii strzelili Michał Schubert i Maciej Bachleda. Koszalinianie kolejny mecz sparingowy rozegrają w najbliższą środę. Zmierzą się na wyjeździe z Pogonią Lęborg. Brawo, Michał! Kolejny mecz sparingowy rozegrali piłkarze Bałtyku Koszalin. Beniaminek trzeciej ligi zmierzył się w Kołobrzegu z miejscową Kotwicą. To już drugi mecz sparingowy tych ekip w tym miesiącu. Poprzednie spotkanie odbyło się w Karlinie i zakończyło się zwycięstwem Kotwicy 5-1. W kolejnym pojedynku pierwsza połowa przebiegała po myśli piłkarzy Bałtyku. Po tej części prowadzili 1-0 po golu Bartłomieja Putno. Stan meczu wyrównał na początku drugiej odsłony Gabriel Nowak. Koszalnianie ponownie prowadzili po trafieniu Mateusza Górnego. Kolejne gole strzelali już tylko gospodarze. 3 bramki zdobył Dawid Wolny i po jednej Gabriel Nowak oraz Sebastian Deja. Ostatecznie Kotwica wygrała 6-2. Obie ekipy po meczu wyjechały na obozy. Bałtyk trenować będzie w Białymoście. Już na miejscu rozegrał kolejny mecz sparingowy z KS Przylep. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Gola dla drużyny koszańskiej strzelił Dawid Grucha-Węsierski. Leśnik ma nowo, po przebudowie zespołu ma kolejne okazje na zgranie drużyny. Rozegrał mecz sparingowy na własnym boisku z Astrą Ustronie Morskie. Spotkanie świetnie rozpoczęło się dla gospodarzy. Objęli prowadzenie już w 5. minucie po golu Łukasza Jarzębskiego. Później gra się wyrównała. Obie ekipy miały swoje okazje strzeleckie, ale skuteczniejsi byli goście. Tuż przed przerwą do remisu doprowadził Adam Matusiak. W drugiej części gol Bartosza Ziłkowskiego dał Astrze zwycięstwo 2-1. Zwycięstwo 2-1 w meczu z Leśnikiem Manowo. Trzeba powiedzieć, że no, udało się wygrać to spotkanie, ale widać było, że trochę chyba brakuje kondycji w końcówce. Zdecydowanie. No my dopiero w tym tygodniu zaczęliśmy przygotowania. To był nasz 4. trening. Nie przywiązujemy w ogóle wagi do wyniku. Chcieliśmy sprawdzić kilku nowych zawodników. Tak jak tutaj pan powiedział, było dużo widać błędów, dużo braków, no ale pracujemy nad tym, żeby to szło w dobrym kierunku. Wyniki, mówię, w sparingach są sprawą drugorzędną, tym bardziej do nas pierwszy sparing. Przerwa ta letnia jest krótka, zagramy jeszcze 4 razy i chcemy zbudować solidną ekipę, żeby powalczyć, włączyć się znowu w walce o awans. A trzeba przyznać, że całkiem młodym składem dysponujecie. Tak, młodym. No, można powiedzieć, w tamtym sezonie graliśmy też regularnie 4-5 młodzieżowcami w pierwszym składzie. Taki jest nasz cel, żeby chłopcy się rozwijali i co pół rundy chcemy wypychać ich wyżej. Mamy tutaj kilka drużyn trzecioligowych, także chcemy, żeby się u nas rozwijali. Mamy dobre warunki do treningu. Chcemy, żeby się rozwijali, żeby szli do góry. Co prawda rezultat niekorzystny, ale trzeba przyznać, że chyba z gry coraz lepiej wygląda postawa Leśnika.
Coraz lepiej wygląda ta gra. Jest co prawda wielu testowanych chłopaków młodych z Akademii Piłkarskiej Zrywu Kretomin. No jakoś tam oni sobie dają radę. Natomiast trener testuje wiele jakichś nowych ustawień i staramy się, dajemy się wszystko na treningach i na meczach tak samo. Trzeba powiedzieć, że trenerzy tutaj postawili na dosyć doświadczoną defensywę. Ty i Paweł Rakowski macie tutaj trzymać się właśnie tą defensywę. Zgadza się, jakoś to tam wygląda. Młodzi chłopacy powiedzmy są rzucani na jakieś ofensywne pozycje. Staramy się, zobaczymy jak to wyjdzie w sezonie. Kolejny mecz sparingowy Leśnik rozegra w sobotę w Wyszewie. Rywalem będzie miejscowy Zefir. Tą informacją kończymy dzisiejszą sportową arenę. Na kolejną zapraszam Państwa za tydzień, w poniedziałek, początek o 17:50. Do zobaczenia.